witam się z wami w następnym odcinku, wciąż z Joaquin. To się nie zmieniło, się nie zmieni przez jakiś czas. Jechaliśmy sobie na kawę, nie znamy tego miejsca jeszcze, zobaczyliśmy je z ulicy, a to dlatego, że jest jakiś dzisiaj dzień, gdzie wszystkie nasze ulubione kawiarnie są zamknięte. Co się stało? Wypiłbym kawę. Wypiłbym ją. Zjadł rogalika francuskiego. Nie, trzeba dwa razy jechać, marudzić, bo przecież trzeba znaleźć lepsze miejsce. I co? I dwa kolejne miejsca są zamknięte. Dokładnie tak. Przyjechaliśmy w kolejne miejsce i jest zamknięte. Trzeciej kawiarni i też była dzisiaj zamknięta. I po prostu już teraz z drogi znaleźliśmy jakąś nową. No i co, zaraz zobaczymy, czy kawa dobra. Dzisiaj będzie taki luźny dzień. Musimy jeszcze wywołać klisze. Mamy klisze ze świąt. Sylwestra chyba nie mamy, chyba tylko ze świąt mamy klisze. Aha, Konrad chciał do fryzjera. Jakiś taki po prostu luźny dzień się zapowiada, więc luźny vlog się zapowiada. Zobaczymy, wyjdzie w praniu. Kawka dobra. Dla mnie aż za mocna. Ale no to dla mnie. To, co lubi. Jest jedna rzecz, którą uważam, że powinni dawać w kawiarniach. Szklaneczkę małej wody do takich kaw. A często dają. W dobrych miejscach, w których bywamy, dają. No właśnie wiem. I to tak się przyzwyczaiłam, że brakuje mi bardzo teraz tej szklanki wody do tej kawy, bo ona jest taka no, z tych mocniejszych raczej, więc no, dobrze by było ją przepić. Chciałam wam jeszcze tylko pokazać tą knajpę, bo mi się podoba wystrój, że jest wszystko takie inne. Chciałabym mieć tak kiedyś w domu, że mam, wiecie, każdy mebel inny, ale wszystko do siebie pasuje. Widzicie, możecie sobie wybrać. O, my siedzieliśmy tutaj, jak pancie. W której strefie siedzicie, słoniczek i tutaj druga strefa. Także fajne miejsce. Gdzie jest nazwa? O, tu jest nazwa. Już chciałam nagrać, że Konrad poszedł do fryzjera i zaraz dołączymy do niego, a tu się okazuje, że o drugiej dopiero. Jest 12, więc wrócimy tu jeszcze. Udało nam się trafić na jedzenie i to jeszcze dzisiaj rano, jak wychodziliśmy z domu, to mówiłam do Konrada, że kurde, fajnie by było trafić do takiej knajpki, do której kiedyś trafiliśmy przez przypadek i były zarąbiście niskie ceny, bo to jest tajska... No knajpka to jest dużo no w sumie to jest knajpka, no jest na zewnątrz, jest dużo rzeczy na zewnątrz, dobra, knajpka. Wiecie co, po tych zamkniętych kawiarniach, fryzjerze, który nie mógł akurat teraz i szukaniu jedzenia od 3 godzin, trafiliśmy do tej knajpy przez przypadek, znowu. Moja ulubiona woda w Tajlandii, bo oni tutaj nie mają gazowanej wody, mają... No ale soda water to nie jest gazowana woda. Woda sodowa. No, sodowa, to a to tak jest to samo co gazowana? Jak nie. Byłem mały i mieszkałem jeszcze w Pruszkowie, to przecież rodzice kupowali te wielkie butelki, co można było wymieniać. To też była woda sodowa. To była woda sodowa? Oczywiście. Ej, proszę napisać w komentarzu, kto kojarzy. Ja też kojarzę taką butelkę. Ona była takie taka duża, no, takie dozowniki z taką granatową siatką. I ją się tak po prostu nalewało i ona była tak mocno gazowana i ona miała też swój taki smaczek. No bo soda. Soda, no. I tu jest też taka soda water właśnie. W zarąbistej butelce. Jezu, mi się tak podoba te ich taka oprawa wszystkiego, taka właśnie czerwona, te smoki. W ogóle bardzo bym wam chciała powiedzieć, jak się nazywa ta restauracja, ale ja nazwa jest po tajsku. Zaraz wam pokażę. Ja wam powiem. Tak? A, na dole jest. Mnie zaskakujesz normalnie. U Kamila ma gorszy wzrok ode mnie, co mnie przeraża, bo ja mam słaby wzrok. Ja mam dobry wzrok, tylko ja nie widzę rzeczy w ogóle. Ja nie patrzę, ja nie umiem patrzeć. Przyszło i jest jedna rzecz, której już wiem, że będzie ciężko. Widzicie, w jakim stanie jest te surowe praktycznie jajko? No to jest coś, czego ja i Konrad nie znosimy najlepiej, czyli takie białko. O Jezu, jak ja nie lubię tego białka. Muszę je jakoś wydobyć z tej zupy, a poza tym pachnie cudnie. Zobaczymy, jak będzie smakować. Teraz... Myślę, że to jest ostre. Ostre jest? Aha. O, ale tak ostre? Nie. Nie? Czyli dla mnie tak. Tak. Okej. Okay. No to cudnie. Powiem wam, że dzisiaj bez kitu to nie jest nasz dzień. Jakiś jak wracamy ja mówię, do domu. Że coś jest ostre, to jest. No, to prawda. A to jest takie... Że poszczypie mnie. Mnie ciebie szczypie. O kur, nie, to bez kitu trzeba wracać do domu i się zamknąć w bezpiecznym domu dzisiaj chyba. Na razie jest tak so-so z naszym szczęściem z rana. Robimy teścik.
wywar. Jest okej. Trochę szczypie, trochę szczypie. Wszystko tu jest pewnie ostre. Bo jest to ostre. Powiem wam, że jak ktoś nie lubi ostrego, to w Tajlandii jest ciężko jeść, bo... Znaczy, ja myślałam, że ja lubię. Już mnie całe dziąsła tutaj szczypią. Ty no nie przesadzaj. W sensie ja na przykład wróciłbym na to danie, ale... Nie na śniadanie. Była pusty żołądek. No tam tej śniadanie. Ja czuję... Jeszcze po kawie takie ostre żeśmy dali. Nie, ogólnie przepyszne to jest, tylko że... Chcecie odkryć, jak schudnąć 10 kilo przed lunchem? Jak to jest? Lekarze jej nienawidzą. Odkryła sposób, jak schudnąć 10 kilo w jeden dzień. No, no to... Kawa i ostre śniadanie. Załatwione macie. W sensie, co chciałam powiedzieć, że ja myślałam, że ja się już przyzwyczaiłam do ostrego jedzenia, będąc w Indonezji. Już mi tam wchodziło, nie? Sambar, coś ten, ale Tajlandia to jest w ogóle inny poziom, totalnie inny. Tutaj nawet jak ja mówię, że ja nie chcę ostre, i oni mi przynoszą tak subtelnie, no bo jakby mają taką kuchnię, nie? No dla mnie to jest dalej bardzo ostre. Ty to znosisz, nie? Już pieczę tutaj usta, dziąsła, wszystko. No ja śmieszkuję z kucharzem. Ale no też nigdy nie poprosiłeś tutaj o ostre. Nie, zawsze im nie mówię, żeby mnie nie zabili, bo ja wiem, co to jest ostre u nich. I oni od razu dobrze wiedzą, o czym oni mówią też. No. Przetrwałam to, chociaż nie zjadłam do końca. Ale jest jeszcze ważna rzecz, o której warto wspomnieć. 170 batów. Słuchajcie, mieliśmy dwa razy to samo, więc dwa razy zupka tom yum z wontonami grubiącymi i dwa razy taka duża singa, bo ona jest duża, są też te mniejsze. 170 batów, czyli ile to było? 19,26? Tak? 19,23. 23. No to wiecie, tam no to bez... Ludzie. Bez 77 groszy można powiedzieć, że wzięliśmy sobie takie danie za 8 zł i dużą butelkę wody za 2 zł gazowaną, no to... W sensie jak się chce w Tajlandii, można bardzo tanio przeżyć. Można jeszcze taniej jeść. No można, połowę taniej od tego jeszcze można jeść, ale bez przesady. Być przyzwyczajonym do ich bakterii, żeby jeszcze taniej. Ty, no my jesteśmy już tyle czasu. Chociaż ja jeszcze nie zjadłam niczego z jakiegoś street foodu, ale już jestem... Gotowa, myślę. Po 2 miesiącach już jestem gotowa. Mieliśmy klisze. I tak sobie teraz kminimy, bo bardzo dużo Konrad zapłacił za wywołanie dwóch klisz, 80 zł. To jest dużo, bo moim zdaniem to jest bardzo dużo. Plus jeszcze sama klisza kosztuje 50 zł za 36 zdjęć, więc finalnie za 36 zdjęć, żeby je zrobić i mieć, trzeba zapłacić 90 zł. A ty źle liczysz. No nie, bo jednak klisza kosztuje 50 zł. Ale zapłaciłem 80 zł za wywołanie dwóch klisz. Tak, ale klisza kosztuje 50 zł, a wywołanie 40 wychodzi na to. No. Więc jakby 36 zdjęć kosztuje nas 90 zł. Mamy jeszcze godzinę czasu do fryzjera. Idziemy na plażę. Jak Kodak Gold za 20 zł można było kupić. Ja wiem, że znajdą się i koneserzy fotografii, co na pewno taniej to kupowali, ale ja po prostu mówię... Ile pamiętasz? Ja za to płaciłem? Tak, ja nie pamiętam, ile kiedyś klisze kosztowały, nie kupowałam. Wiesz, no teraz najtańszy Kodak go 5 dych na miejscu. No, tam online no, gdzieś znajdziemy taniej, no można się. Ale z przesyłką wychodzi tyle samo później, co byś poszedł do sklepu. No, finalnie tak. Chyba, że zamówisz ich 1000. Ale mamy godzinę oczekiwania na fryzjera, więc idziemy na Hua Hin Beach. Jest to plaża taka w samym mieście i ma super widok na panoramę miasta, także teraz wam pokażemy. Musicie przyznać, że jak na plażę taką w mieście
bardzo jest tutaj czysto, ładnie i woda też jest czysta. W sensie... Huachin jest naprawdę dość spore. No, jest dużym miastem. Poczekajcie, nie wiem czy zobaczycie, ale widzicie? Tam o, jakby to jest cały czas Huachin, ono jest bardzo duże. I widzicie, to jest no filter, jakby ta woda jest naprawdę przejrzysta. Kurde, no! Super! No, podejdźmy jeszcze bliżej, proszę bardzo, żebym butów tylko nie zmoczyła. Nie no, oj. Cudna woda. Ja jestem w szoku. Nie no, jest po prostu czysta. Jak, bo jestem w szoku, bo wiecie, jak wygląda plaża w mieście, ta woda w mieście. A tu jest super i nie śmierdzi. Wow! No bo no czasami, no wiesz jak to jest, no porównaj sobie, no ja wiem, że nie ma co porównywać Polski do Tajlandii, nie? Ale, choć, ale na przykład Bałtyk jak wygląda w mieście. Nie porównujmy, a potem wiesz, ktoś się wybije i polski Michael Jackson. No, nie wiesz, to jest tak zabawne. No. Dobra, wy podziwiajcie widoki, a my idziemy na spacer. Moje baby hairki, co oznacza, że mam zdrowe włosy chyba, nie? Albo że do szybko rosną? Nie. Co oznaczają baby hairki? Oznacza to, że nie jest pietrusa. Oznacza to, że mam baby hair po prostu. To taki mały przybytek mój imiennik założył. Konrad. Gdzie? No Hilton, Konrad Hilton. A, faktycznie, Konrad Hilton założył, no. Robimy drugie podejście. Chociaż teraz już bardziej na pewniaczka, bo już byliśmy tutaj, się umówiliśmy na tą 14. Tak jak cię nie było cały vlog, to teraz możesz... A cały czas jestem. Znaczy jesteś, ale nie wizualnie. Teraz proszę bardzo, zaprezentuj tu się. No. Cudnie wyglądasz. Świeżutki, obcięty, elegancki, no, wiecie, chłopak. Wiecie co, ja jeszcze tyle czasu nie obcinałem ostatnio, tak dotarło do mnie, że... Tyle jakichś takich swoich rzeczy. Nie dość, że... Nie dość, że z social mediów uciekłem już kompletnie, mimo że rzadko tam bywam, to teraz tu wcale. Tak w ogóle ostatnio spojrzałem w lustro i miałem takie... Jezu, kiedy ja byłem fryzjera? Żeś się zapuścił. Zapuściłem się, bo... Życie. Jezu, no co oni tutaj? Ambulans chyba jeżdżą. Dobra, ambulans to przepraszam. Ostatni przystanek przed powrotem. 5 zł. 5 zł zgrzewka wody, proszę bardzo. W sensie dlatego. W sensie i to też Nestle? Nestle, no. Mamy niedaleko jakby hangar ze wszystkim i tutaj. No, taki Chińczyk, wiecie o co chodzi. Chociaż nie wiem, czy tutaj w Azji można tak mówić, czy to nie brzmi trochę rasistowsko, you know. Ale tutaj są bardzo tanie wody, więc cała taka zgrzewka. 6 butelek za 5 zł, a my pijemy wody tutaj bardzo dużo, bo powiem wam, że temperatura w Tajlandii masakra, w sensie bardzo jest gorąco. Na Bali, jak była pora deszczowa i w porę deszczową było bardzo gorąco na Bali i była odczuwalna czasami temperatura 36-38 stopni, to tutaj przy temperaturze 32, odczuwalne 33, nie jest tak gorąco, jak było na Bali przy 38 odczuwalnych. No jest po prostu ogień. I przez najbliższe dni nie zapowiada się na deszcz, bo jesteśmy właśnie w porze suchej w Tajlandii i... No jest ogień, nie? Jest ogień.